Na 41. wielkim finale Draft Camp w Brzesku zmierzyły się ze sobą drużyny Houston oraz Boston. Houston, prowadzeni przez trenera Dominika Kosińskiego, zakończyli sezon zasadniczy na miejscu pierwszym. Wygrali 6 z 7 meczów i duża w tym zasługa atletycznego freaka Igora Drozdowskiego, dla którego wjazdy pod kosz nie stanowiły żadnego problemu. Drugą opcją Houston jest prawdopodobnie najlepszy strzelec kampu, Oliwier Włodarczyk. Ostoją obrony jest Marcel Jurkowski, a dyrygentem rozgrywający Jakub Marczak. Boston trenera Adama Olczaka to druga najlepsza ekipa tego kampu. Również wygrali 6 z 7 meczów i ich jedyna porażka przydarzyła się właśnie z liderami tabeli. Liderem drużyny był pierwszy pick i w ostatecznym rozrachunku MVP kampu Jakub Chudak, który po obu stronach parkietu był niezwykle niewygodnym matchupem. Ulubionym celem podań Chudaka był Jakub Kowalewski, mobilny wysoki zawodnik kończący pod koszem na skuteczności 57%. Boston na obwodzie dość nowocześnie, stretch 5 w postaci Kamila Skrzypczyka, niemal dwumetrowego gracza ze skutecznością z załuku na 53%. Po pierwszej połowie Houston prowadzili 16-14, a na początku drugiej kwarty doprowadzili nawet do 8 punktów przewagi, po czym Boston doznał przebudzenia. 18-1. Houston kompletnie się zablokowali. Jakub Kowalewski właśnie trafia spod kosza z faulem, 22-16. Kowalewski ponownie dwutakt z prawej strony, do 19. W obronie Kamil Skrzypczyk nie udało się zebrać, ale udało się zablokować. Walka o piłę, jeden próbuje ją odratować, drugi po nią się rzuca. To jest dopiero poświęcenie. Jakub Zieliński dostaje piłkę, wchodzi pod kosz, floater od deski, wpada. Grzegorz Kałek sam na trójce, pump fake, decyduje się na wejście i zdobywa punkty. To najwyższe prowadzenie Bostonu, 9 oczek różnicy. Skrzypczyk zbiera piłę, ale ją gubi. Marcel Jurkowski wykorzystuje swą szansę. Oliwier Włodarczyk gra 1 na 1, ale dobra indywidualna obrona, jednak Igor Drozdowski ścina pod kosz, dobry pas. Kamil Skrzypczyk wchodzi pod kosz agresywnie, korzysta ze swojej fizycznej przewagi, mamy 2 punkty dla Bostonu. Jakub Kowalewski na spokojnie ustawia obrońcę, ma masę miejsca i pali truje. Siata płonie, 40-31. Mamy blok w obronie dla Bostonu. Czwarta kwarta, początek. Włodarczyk wchodzi pod kosz. No i taki sympatyczny kelnerek. Jurkowski oddaje piłę. Drozdowski po zatrzymaniu decyduje się zaatakować i mu to wychodzi. Kolejne punkty dla Houston. Jakub Chudak wybija piłkę kozłującemu. Drozdowski próbuje jeszcze to obronić, ale nic z tego. Mamy 2 punkty dla Bostonu. Drozdowski z crossoverem bardzo ładnie wchodzi pod kosz między obrońcami, kończy to lewą ręką. Skrzypczyk czeka i znajduje świetne podanie w tempo na wysokość rzutów wolnych. Włodarczyk otrzymuje piłkę. Decyduje się atakować kosz, zmienia kierunek i mamy to. Punkty z lewej strony, tylko jeden punkt różnicy. Chudak próbuje zmienić obrońcę, jednak idzie na prawo. Co to był za okrutny eurostep? Piękna akcja. Niecałe 3 minuty do końca. Kamil Skrzypczyk sam na trójce. Mamy remis. Nie na długo. Oto kara za ignorowanie wysokiego na trójce. Grzegorz Kałek dorzuca 2 punkty od siebie. To już jest plus 5 dla zielonych. I na pożegnanie Jakub Chudak z rzutem wolnym daje 52 punkt swojej drużynie. Boston oficjalnie mistrzami 41. Draft Campu. Wygrali z Houston 52-46. Czas na rozdanie nagród indywidualnych. Graczem, który poczynił największe postępy, zostaje Jakub Kowalewski z Bostonu. Najlepszym rozgrywającym zostaje Dawid Stępień z Toronto. Najlepiej punktującym Bartosz Leśniak z Miami. Najlepszym obrońcą Marcel Jurkowski z Houston. Najlepszym wysokim tego kampu zostaje Maksymilian Buszka z Nowego Jorku. Najbardziej wszechstronnym graczem kampu Igor Drozdowski z Houston. MVP całego kampu zostaje Jakub Chudak, otrzymują także specjalną nagrodę ze sklepu Kicks, a z kolei MVP finałów od Muscle Clinic zostaje Jakub Kowalewski.
Gratulacje dla obu drużyn, pozdrowienia dla kampowiczów, do następnego razu.